skupmy się teraz na Alanie, który towarzyszył Ci dzisiaj podczas tego wielkiego wejścia. Czy Ty na przykład często rozmawiasz z nim o show biznesie, dajesz mu jakieś rady? Albo na przykład czy widziałabyś go w którymś z programów, jak na przykład Taniec z Gwiazdami? Rozmawialiśmy o tym Tańcu z Gwiazdami. Ja myślę, że on by się nie odnalazł w takich butach do Jive'a. On tego nie wie jeszcze, bo on oczywiście sobie chce odkładać pieniądze na swoje studio niezależne i to jest fajne, że chce pracować, chce się rozwijać. Myślę, że stremu mu bardziej po drodze jak mi, o dziwo. On się w ogóle nie stresuje jakimiś takimi publicznymi wyjściami, miał już ich powiedzmy kilka. Ale myślę, że jakby zobaczył cekiny w sercu hip-hopowiec, nie no, ramień. Jakby zobaczył cekiny i buty do Jive'a, to myślę, że mógłby żałować podjętej decyzji. Ale odważył się, że w razie czego tak, chociaż w tym sezonie podobno nie będzie w Tańcu z Gwiazdami. Chodziły słuchy, że miałeś wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Jak wiemy, Taniec z Gwiazdami został odwołany. Jesteś zaskoczony tą decyzją? Nie, no po prostu nie mieli pieniędzy na mnie i chyba tak wyszło. I dlatego odwołali cały format. Na to wychodzi, no. Myślę, spekuluję, że właśnie tak było, no kto wie, no. Czyli wynegocjowałeś sobie, słuchaj, gwiazdorską stawkę? Nie, no taką standardową. A coś na przykład w zamian? Masz jakiś pomysł w takim razie? Może jakaś inna propozycja do ciebie przyszła? Nie mi tu decydować, no. Co będzie, to będzie, jakby. Nie zagłębiam się tam w tematy telewizji, więc na pewno coś będzie fajnego, skoro takie show jednak go nie będzie, no to na pewno musi być to jeszcze pewnie mocniejsze coś, więc zobaczymy. No. Będziemy bardzo mocno trzymać za Ciebie kciuki i tak na zakończenie, ponieważ dzisiaj podczas tej konferencji dużo się działo, między innymi ta sytuacja pomiędzy Edytą a Dodą, czyli pomiędzy Twoją mamą a Dorotą Rabczewską, no tak trochę poleciały, mam wrażenie, iskry. Nie wiem, nie słuchałem generalnie tutaj, co się dzieje, bo nie interesowało mnie to za bardzo, ale no nie wiem, jak poleciały, to śmiesznie. Nie trzeba żyć na poważnie czasami. Ty masz dystans do show biznesu. Z dystansem to nie nazwał, ale no w sumie no inaczej nie da się tego nazwać. Tak, w sumie racja, mam zdecydowany dystans do show biznesu i bardzo traktuję to jak zabawę.